Prawda a logika. Piotr Lipski. Logika zajmuje się rozumowaniami. Zacznijmy zatem od przykładu dwóch rozumowań. Pierwsze rozumowanie jest następujące. Każdy Polak jest Azjatą. Każdy Azjata jest miłośnikiem muzyki Chopina. A zatem każdy Polak jest miłośnikiem muzyki Chopina. Drugie rozumowanie niech będzie takie. Niektórzy sportowcy są celebrytami, niektórzy celebryci są Polakami, a zatem niektórzy sportowcy są Polakami. Zastanówmy się chwilkę nad tymi dwoma rozumowaniami. Spróbujmy ocenić ich poprawność, czy to są dobre rozumowania, dobre argumenty, czy słabe. Więc po pierwsze widzimy, że to pierwsze rozumowanie to o melomanach. To jest rozumowanie, które złożone jest ze zdań fałszywych. Wszystkie w zasadzie zdania tego rozumowania są fałszywe. Zarówno pierwsza przesłanka, mówiąca, że każdy Polak jest Azjatą, jak i druga przesłanka, mówiąca, że każdy Azjata jest miłośnikiem muzyki Chopina, to są zdania fałszywe. To nieprawda. Nie każdy Polak jest Azjatą, i nie każdy Azjata jest miłośnikiem muzyki Chopina. Podobnie wniosek tego argumentu też jest fałszywy. Każdy Polak jest miłośnikiem muzyki Chopina, to nieprawda. Może niektórzy chcieliby, żeby tak było, ale na pewno tak nie jest. A mimo to, że wszystkie te zdania są fałszywe, zarówno przesłanki, jak i wniosek, przypominam, są fałszywe, to to jest argument, który jest dobry formalnie, poprawny formalnie. Ten wniosek wynika z tych przesłanek. To ostatnie zdanie, to mówiące o tym, że każdy Polak jest miłośnikiem muzyki Chopina, wynika z dwóch wcześniejszych zdań. Z tego, że każdy Polak jest Azjatą i każdy Azjata jest miłośnikiem muzyki Chopina. Więc mimo, że te zdania, zarówno przesłanki, jak i wniosek są fałszywe, to mamy tutaj do czynienia z relacją wynikania. Teraz w tym drugim argumencie wszystkie przesłanki. I wniosek są zdaniami prawdziwymi. Tak, to prawda, niektórzy sportowcy są celebrytami, tak, to prawda, niektórzy celebryci są Polakami, i wreszcie tak, to prawda, niektórzy sportowcy są Polakami. Ale, mimo że wszystkie te trzy zdania są prawdziwe, to ten drugi argument nie jest poprawny formalnie. Wniosek w tym drugim argumencie nie wynika z przesłanek. Co tu się zatem dzieje? Mamy pierwszy argument, w którym wszystko jest, wszystkie zdania są fałszywe i on jest poprawny formalnie, i drugi argument, w którym wszystkie zdania są prawdziwe, a on nie jest poprawny formalnie. Na czym zatem polega ta poprawność formalna? Co to znaczy, że wniosek wynika z przesłanek, że jakieś jedno zdanie wynika z jakichś innych zdań? Ta relacja wynikania jest właśnie jednym z głównych przedmiotów logiki. Badanie tej relacji, jej różnych własności jest zadaniem logiki, i w tym podcaście nie ma oczywiście czasu na to, abym te zagadnienia podjął tutaj w jakiś bardziej szczegółowy sposób, ale mogę powiedzieć parę słów na temat podstawowych intuicji, które leżą za, tą, za tym pojęciem wynikania. Po pierwsze, widzimy, że Wynikanie nie zależy w taki prosty sposób od wartości logicznej przesłanek i wniosku, no bo możliwe jest, że wszystkie przesłanki i wniosek są prawdziwe, a wynikania nie ma, i możliwe jest, że wszystkie przesłanki i wniosek są fałszywe, a wynikanie jednak jest. Możliwe są również inne kombinacje. Natomiast zabroniona jest jedna kombinacja. Jeżeli mamy rzeczywiście relację wynikania, to jedna kombinacja wartości logicznych jest wykluczona. Jeżeli jakieś zdanie wynika z innych zdań, to nie jest możliwe, aby te pierwsze zdania, przesłanki, te z których coś ma wynikać, aby one były prawdziwe, a jednocześnie wniosek, to zdanie, które wynika, był fałszywy. Ta kombinacja wartości logicznych jest wykluczona. Jeżeli wniosek rzeczywiście wynika z przesłanek, to nie może się tak zdarzyć, żeby przesłanki były prawdziwe, a wniosek był fałszywy. To jest dlatego zakazane, że w wynikaniu chodzi nam o to, żeby nie zgubić prawdziwości przesłanek. Dobre wynikanie, dobry, dobre rozumowanie ma nie pogubić prawdziwości. Przesłanek, jeśli można tak obrazowo powiedzieć. Jeżeli przesłanki są prawdziwe, to wniosek też musi być prawdziwy. I proszę zauważyć, że w tym pierwszym przypadku, w tym przykładzie o melomanach, no tak się zdarzyło, że te przesłanki są fałszywe, więc wniosek też może być fałszywy, ale gdyby te przesłanki były prawdziwe, to wniosek też musiałby być prawdziwy. Proszę sobie przypomnieć, jaki to był przykład. Gdyby każdy Polak rzeczywiście był azjatą, gdyby tak było, wyobrażamy sobie taką historyjkę. I gdyby każdy Azjata był miłośnikiem muzyki Chopina, to w takiej sytuacji kontrfaktycznej, każdy Polak byłby miłośnikiem muzyki Chopina. Te dwa pierwsze zdania gwarantują prawdziwość tego trzeciego. O ile byłyby oczywiście prawdziwe. Taka jest relacja między tymi zdaniami i dlatego ten wniosek, że każdy Polak jest miłośnikiem muzyki Chopina, wynika z tych zdań, że każdy Polak jest Azjatą i każdy Azjata jest miłośnikiem muzyki Chopina. Natomiast w tym drugim przykładzie te dwa pierwsze zdania nie gwarantują prawdziwości trzeciego, czyli wniosku. Tak się złożyło w świecie rzeczywistym, że przesłanki tego argumentu są prawdziwe i wniosek też jest prawdziwy, ale to jest tylko szczęśliwy zbieg okoliczności. Tak nie musiało być. Nie, mogłoby być tak, że niektórzy sportowcy są celebrytami, oraz tak, tak, że niektórzy celebryci są Polakami, a jednak żaden sportowca nie jest Polakiem. Tak mogłoby być. Załóżmy, że właśnie żaden sportowiec nie jest Polakiem. Żaden Polak nie jest sportowcem, żaden sportowiec nie jest Polakiem. Ale jednak niektórzy sportowcy są celebrytami i wszyscy tacy są innych narodowości niż narodowość polska. Niektórzy celebryci są Polakami, ale ci celebryci Polacy nie są sportowcami wykonują jakieś inne e, zawody i w takiej sytuacji sportowcy. Żaden sportowiec nie jest Polakiem. Tak więc te dwa pierwsze zdania nie gwarantują prawdziwości tego trzeciego. Tak się złożyło w świecie, że one wszystkie są prawdziwe, ale tak jak mówiłem, to jest szczęśliwy zbieg okoliczności albo nieszczęśliwy może, ale zbieg okoliczności, a nie pewna zależność między tymi zdaniami. Także logika jako dyscyplina, która zajmuje się wynikaniem nie tyle interesuje się prawdziwością lub fałszywością poszczególnych zdań, ale raczej pewnymi strukturami czy formami pewnych zdań i relacjami między tymi strukturami. Logika stara się pokazać, kiedy z jakich zdań inne zdania wynikają, a kiedy nie wynikają, kiedy jedne zdania gwarantują prawdziwość innych, a kiedy nie. I tak jak mówię, logika, przynajmniej część logiki, tak zwana logika formalna, bada te zależności tylko na podstawie samej formy, właśnie struktury, kształtu pewnych wyrażeń, nie wnikając nawet w ich treść. Dlatego zresztą nazywa się logiką formalną. I w związku z tym prawdziwość pewnych poszczególnych zdań wydaje się dla tak rozumianej logiki, Nieistotna albo w każdym razie nie bardzo e, istotna. I rzeczywiście logika bada raczej warunki tej poprawności formalnej, tego czy wniosek wynika z przesłanek, czy nie wynika, a nie bada tak zwanej poprawności materialnej, czyli prawdziwości poszczególnych e, przesłanek. E, o tym, czy poszczególne przesłanki są prawdziwe, czy nie, mają decydować inne dyscypliny. To jest właśnie zadanie dla poszczególnych nauk. Jeżeli mamy argument dotyczący, powiedzmy, zachowania ciał fizycznych, no to fizyka jest tą dyscypliną, która ma ocenić, czy przesłanki jakiegoś argumentu, jakiegoś wnioskowania są prawdziwe, czy nie. Jeżeli mamy wnioskowanie dotyczące istot żyjących, no to biologia powinna rozstrzygnąć, czy przesłanki takiego wnioskowania są prawdziwe, czy nie. Natomiast logika ma zbadać, jaka jest relacja między tymi przesłankami a wnioskami. Jakie zdania możemy wyciągnąć z takich lub innych przesłanek? No i tak jak powiedziałem, w tym sensie można powiedzieć, że logika nie interesuje się prawdziwością. Nie interesuje się prawdziwością poszczególnych zdań. Ale to nie znaczy, że logika nie interesuje się prawdą w ogóle. Interesuje się ona prawdą chociażby w taki sposób, że interesuje logikę samo pojęcie prawdziwości. Co to właśnie znaczy, że pewne zdania, pewne wypowiedzi są prawdziwe, a inne nie są prawdziwe? Jednym z największych osiągnięć polskiej logiki i w ogóle polskiej nauki jest definicja prawdy sformułowana przez Alfreda Tarskiego w latach 30. minionego stulecia. Alfred Tarski był polskim filozofem i logikiem, członkiem tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej i najbardziej znany jest właśnie z podania definicji prawdy dla nauk formalnych, dedukcyjnych, takich jak matematyka i no, inne pokrewne dyscypliny formalne. Przed pracami Tarskiego. Uważano, że to pojęcie prawdziwości jest dosyć podejrzane. Matematycy i inni przedstawiciele dyscyplin formalnych podchodzili do tego pojęcia prawdziwości podejrzliwie. To było takie niewygodne pojęcie, raczej non grata, persona non grata w świecie matematyki mówione jakoś inaczej, ale tego słowa, że coś jest prawdziwe, coś jest fałszywe, raczej unikano. Głównie dlatego, że nie posiadano właśnie precyzyjnego określenia, czym są te zdania prawdziwe. A co więcej, to pojęcie prawdziwości generowało pewne nieprzyjemne konsekwencje wiązało się z pewnymi paradoksami. I prace Tarskiego. Pokazały, jak te paradoksy rozwiązać, albo, może, lepiej, co zrobić, żeby ich uniknąć. W tym miejscu, nie mogę oczywiście podać tej definicji prawdy w całości. Ona jest zbyt skomplikowana, aby podać ją w takim krótkim podcaście. Wymaga pewnego treningu formalnego, zrozumienie wszystkich idei tarskiego, ale chciałbym Państwu przedstawić przynajmniej. Podstawował, jedną z podstawowych intuicji, jaka stoi za rozwiązaniem Tarskiego. I zacznijmy może właśnie od tych nieładnych konsekwencji, od tych paradoksów, z którymi związane było pojęcie prawdziwości, a które to paradoksy tak martwiły logików i matematyków tamtych czasów. Zacznijmy od takiej, może wersji tego paradoksu. To jest wersja, za którą dziękuję jednemu z moich studentów, który zwrócił mi na tę wersję uwagę. Wszyscy pamiętamy Pinokia, drewnianą lalkę wyrzeźbioną przez Geppetta. Pinokio miał pewną bardzo charakterystyczną własność, bardzo nietypową własność. A w zasadzie nos Pinokia miał tą własność. Jak wiemy, jeżeli tylko Pinokio kłamał, to ten nos zaczynał mu rosnąć. Jak mówił prawdę, to ten nos mu nie rósł, ale jak kłamał, to zaraz zaczynał ten nos rosnąć. Możemy więc powiedzieć, żeby tutaj uściślić sobie pewne y, pojęcia, że nos Pinokia rośnie wtedy i tylko wtedy, dokładnie wtedy, kiedy Pinokio kłamie. Proszę zastanowić się, co się stanie, jeśli Pinokio powie: Urośnie mi nos. Co się wtedy stanie? No, załóżmy, że urośnie Pinokiowi ten nos. Jeżeli mu wtedy urośnie ten nos, to znaczy, co przed chwilą powiedzieliśmy, że on kłamie. Bo powiedzieliśmy, że nos rośnie mu wtedy i tylko wtedy, kiedy on kłamie. A więc jeżeli nos rzeczywiście mu urośnie, to to, co mówi, jest kłamstwem, czyli jest nieprawdą. No ale tak oczywiście być nie może, bo to, co on powiedział, to właśnie to, że urośnie mu nos. A więc jeżeli rzeczywiście urośnie mu nos, no to to zdanie będzie prawdziwe, a nie fałszywe. A więc nie może być tak, że nos mu urośnie. To prowadziłoby do sprzeczności. Rozważmy zatem drugą opcję. Załóżmy, że ten nos mu nie urośnie. Co wtedy? Jeżeli nos mu nie urośnie, to znaczy, że to, co powiedział, jest prawdą. No bo znowu, powiedzieliśmy, że nos rośnie mu wtedy i tylko wtedy, kiedy on mówi nieprawdę. Więc jeżeli nos nie rośnie, no to znaczy, że on mówi prawdę. No ale jeżeli ma być prawdą to zdanie, które on wypowiedział, no to prawdą musiałoby być to, że ten nos mu urośnie, bo taka jest treść jego wypowiedzi. A więc jeżeli ten nos mu nie urośnie, no to powinien mu urosnąć. I tak też również nie może być, no bo to jest wewnętrznie sprzeczne. Widzimy zatem, że gdyby Pinokio powiedział, że zaraz urośnie mi nos, to ten nos ani nie mógłby mu urosnąć, ani nie mógłby mu nie urosnąć. Albo może jeszcze lepiej, powinien mu urosnąć i nie urosnąć jednocześnie. To jest wewnętrznie sprzeczne. Tak oczywiście być nie może. Być może Państwo się nad tym nie zastanawialiście, być może autor bajki o Pinokiu, Carlo Collodi, też się nad tym nie zastanawiał, ale wymyślił istotę, która może być wewnętrznie sprzeczna. Gdyby Pinoki opowiedział, Zaraz urośnie Minos, to wypowiedziałby zdanie, które jest wewnętrznie sprzeczne. I ta historyjka zabawkowa z Pinokiem, którą Państwu opisałem, to jest pewna postać. Starożytnego jeszcze paradoksu kłamcy. Ten paradoks nazywa się zwykle właśnie paradoksem kłamcy, dlatego że w oryginalnej wersji nie było Pinokia, który mówi coś o swoim nosie, ale był kłamca, który wypowiada zdanie: Ja kłamie. I to już zostawiam Państwa ćwiczeniu. Również prowadzi to do paradoksalnych wniosków. Proszę się zastanowić, czy to zdanie, które wypowiada kłamca: Ja teraz kłamie, czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. I powinniście Państwo dojść do podobnych wniosków, jak w przypadku Pinokia: że jeżeli jest prawdziwe, to jest fałszywe, a jeżeli jest fałszywe, to jest prawdziwe. Najprostszą chyba wersję tego paradoksu kłamcy, jaka występuje w literaturze, jest wersja z jednym tylko zdaniem, które brzmi jestem zdaniem fałszywym, a więc takim zdaniem, które samo o sobie mówi, że jest fałszem. Proszę znowu zastanowić się, czy takie zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Okaże się, że jeżeli jest prawdziwe, to musi być fałszywe, a jeżeli jest fałszywe, no to musi być. Prawdziwe. I właśnie tego typu paradoksy były no, poważnym problemem związanym z pojęciem prawdziwości. Zanim powiem, na czym polega pomysł Tarskiego, czy pewna intuicja Tarskiego, chciałem jeszcze uzupełnić te przykłady dwoma uwagami. Po pierwsze, w tych wszystkich przykładach, i o Pinokiu, i o kłamcy, yy, mówiliśmy o kłamaniu, właśnie. I mówiliśmy o kłamaniu tak, jakby kłamanie było po prostu mówieniem nieprawdy. To nie jest do końca prawda. To znaczy, nie jest tak, że kłamać to tyle, co powiedzieć nieprawdę. Tak przyjmowaliśmy na potrzeby tych przykładów, ale ściśle rzecz ujmując, tak nie jest. Co to jest kłamanie, proszę Państwa? Kłamanie to nie tyle powiedzenie nieprawdy, co powiedzenie czegoś, o czym sądzi się, że jest nieprawdą. Można się przecież na przykład pomylić co do jakiegoś sądu. Weźmy taki przykład. Powiedzmy, że ktoś jest przekonany, a jest to wcale nierzadki błąd, że Sydney jest stolicą Australii. Pytamy kogoś takiego, co jest stolicą Australii. Ten ktoś ma intencję nas okłamać. On jest przekonany, że stolicą jest Sydney. Bierze zatem na chybił trafił jakieś australijskie miasto i akurat wybiera Canberę i mówi, że stolicą Australii jest Canberra. Mówiąc to, jest przekonany, że wypowiada zdanie fałszywe. Taka jest jego intencja. Chce powiedzieć zdanie fałszywe. No, ale ponieważ myli się co do tego, co jest stolicą Australii, to w tym wypadku przez przypadek mówi zdanie prawdziwe. Czy o takim człowieku powiemy, że kłamał? Chyba tak. Natomiast czy powiedział nieprawdę? No nie. Przez przypadek, bo przez przypadek, ale powiedział zdanie prawdziwe. Także proszę pamiętać, że kłamanie nie jest tożsame z mówieniem nieprawdy. Może się tak zdarzyć, że ktoś kłamie, ale przez przypadek powiedział jednak zdanie prawdziwe. Nawet mówimy czasami, że ten oto, to jeżeli prawdę powie, to tylko jeśli się pomyli przez przypadek, właśnie. W tych przykładach, które się pojawiały tam wcześniej, zakładaliśmy, że kłamać to tyle, co mówić nieprawdę, ale ściśle rzecz ujmując, Trzeba byłoby to doprecyzować, że nie o kłamanie tam chodzi, tylko o mówienie nieprawdy. Więc to jest pierwsza uwaga do tych paradoksów. Druga uwaga ma Państwu pokazać, na czym polega paradoksalność przedstawionych historyjek. Przykład, który za chwilkę omówię, pochodzi z kolei od Kazimierza Ajdukiewicza, innego wybitnego polskiego filozofa i logika, również członka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Tej samej, której, do której należał Alfred Tarski. Więc w jednym z podręczników do logiki Kazimierz Sajdukiewicz proponuje rozważyć sytuację Epimenidesa, który jest kreteńczykiem i który wypowiada takie oto zdanie. Każdy kreteńczyk zawsze mówi nieprawdę. Podobnie jak w przypadku Pinokia i kłamcy, zastanówmy się, jaka jest Wartość logiczna wypowiedzi Epimenidesa. Więc załóżmy najpierw, że to zdanie, które powiedział, jest prawdziwe. Gdyby ono było prawdziwe, no to musiałoby być tak, jak to zdanie głosi. Ono natomiast głosi, przypominam, że każdy kreteńczyk zawsze kłamie, zawsze mówi nieprawdę. Każda wypowiedź każdego kreteńczyka jest wypowiedzią fałszywą. Ponieważ Samo to zdanie jest pewnym zdaniem wypowiedzianym przez Kretańczyka, więc gdyby ono było prawdziwe, no to musiałoby być fałszywe. W szczególności to właśnie zdanie musiałoby się okazać fałszywe. Widzimy zatem, że to zdanie nie może być prawdziwe, bo gdyby było prawdziwe, to byłoby jednocześnie fałszywe. Zaczyna się tak samo jak w przedstawionych wcześniej paradoksach. Ale jest istotna różnica między tym przypadkiem a poprzednimi. Jeżeli zaczniemy się rozważać drugą możliwość, czyli taką, że wypowiedź Epimenidesa jest fałszywa, czyli że nieprawdą jest, że każdy kreteńczyk zawsze mówi nieprawdę, to ta możliwość nie doprowadzi nas do wniosku, że to zdanie musi być prawdziwe. Jeżeli to zdanie jest fałszywe, to znaczy tyle, że Przynajmniej jeden kretenczyk, przynajmniej raz sformułował jakieś zdanie, które jest zdaniem prawdziwym. Ale z tego nie wynika w żaden sposób, żeby ta wypowiedź Epimenidesa miała być prawdziwa. Nie ma więc tutaj tej zależności, że jeżeli to zdanie jest fałszywe, to musi być prawdziwe. Dlatego ten przypadek z Epimenidesem nie generuje paradoksu. Przypadek z Pinokiem czy z kłamcą, Generuje paradoks. Tam, jeśli dane zdanie jest prawdziwe, to musi być fałszywe, a jeżeli jest fałszywe, to musi być prawdziwe. Dochodzimy zatem ostatecznie do wniosku, że to zdanie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, kiedy jest fałszywe. Czy to jest zdanie o tym kłamcy, czy o nosie Pinokia, to już jest wszystko jedno. Natomiast tutaj dochodzimy tylko do wniosku, że to zdanie, gdyby było prawdziwe, to jednocześnie musiałoby być fałszywe. Ale z tego, że jest fałszywe, nie wynika już, że musiałoby być prawdziwe. Więc po prostu, jeżeli Epimenides wypowiada takie zdanie, to z logiki wynika tylko tyle, że to zdanie nie może być prawdziwe. A więc, jeżeli przyjmujemy logikę dwuwartościową, no to musi być po prostu fałszywe. To nie jest sytuacja paradoksalna. Proszę wyraźnie zwrócić uwagę na różnicę między tamtymi paradoksami, a tą sytuacją z Epimenidesem. Co zatem zrobić z pojęciem prawdziwości? No, wydaje się, że wikła nas w bardzo nieprzyjemne paradoksy, i nie są to tylko jakieś tam zabawkowe rozważania, no ale poważny problem. Wydaje się, że czasami to pojęcie prawdziwości zmusza nas do absurdalnych, wewnętrznie sprzecznych rozwiązań. Według Alfreda Tarskiego za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest. Pewna własność języka polskiego czy innych języków naturalnych, w których zwykle formułujemy tego typu paradoksy. O takich językach Alfred Tarski mówił, iż są to języki semantycznie zamknięte. Co to znaczy? Żeby to wytłumaczyć, zastanówmy się. O czym są wypowiedzi naszego języka? Jak używamy naszego języka, to o czym my mówimy? Więc najczęściej mówimy po prostu o jakimś, y, jakichś obiektach w świecie. Używamy języka po to, żeby opisać coś, co zachodzi w świecie. Mówimy na przykład, że Warszawa jest stolicą Polski. Albo mówimy, że w kinach leci jakiś tam film, albo mówimy, że przeczytaliśmy jakąś książkę, albo że wybieramy się na wakacje tu i tam i tak dalej i tak dalej. Opisujemy jakieś stany w świecie. Ale zdarza się, że używamy języka nie do tego, żeby mówić co zachodzi w zewnętrznym świecie, tylko żeby mówić o samym języku. Tutaj na przykład w trakcie tego podcastu nieraz mówiłem o języku właśnie. A nie o świecie zewnętrznym. Kiedy mówimy na przykład, że szympans jest rzeczownikiem, albo że słowo wąż jest krótsze niż słowo interdyscyplinarny, to nie mówimy czegoś o świecie zewnętrznym, tylko mówimy o samych wyrażeniach językowych. I według Tarskiego to rozróżnienie na wypowiedzi o świecie i wypowiedzi o samym języku jest bardzo istotne. Język polski, angielski, inne języki naturalne to są języki, w których możemy mówić zarówno o świecie zewnętrznym, jak i właśnie o samych wyrażeniach tego języka. I takie właśnie języki nazywa Alfred Tarski językami zamkniętymi semantycznie. To są języki, w których nie tylko można coś mówić o świecie, ale można w tych językach mówić o samych wyrażeniach tego języka. I według Tarskiego, to właśnie ta cecha języków naturalnych jest odpowiedzialna za powstawanie paradoksów takiego typu, jak te omówione wcześniej. To właśnie to, że możemy w języku polskim mówić o języku polskim, o wyrażeniach języka polskiego, jest odpowiedzialne za generowanie paradoksu kłamcy i podobnych paradoksów. Co zatem zrobić, żeby tych paradoksów unikać? No, należy podzielić język na różne poziomy. Najbardziej podstawowy poziom języka to będzie język, którego będziemy używali do mówienia czegoś o świecie. Tarski nazywa taki język językiem przedmiotowym, bo w nim właśnie mówimy o pewnych przedmiotach. I w języku przedmiotowym możemy mówić tylko o tych przedmiotach. Zabronione jest, w sensie nie ma. Narzędzi, żeby w tym języku formułować pewne wypowiedzi o samym tym języku. On jest stworzony tylko po to, żeby mówić o tym świecie, właśnie o przedmiotach, a nie o samym tym języku. Nie da się sformułować w nim takich e, wypowiedzi. To jest język przedmiotowy. Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć, że jakieś zdanie tego języka przedmiotowego jest prawdziwe lub fałszywe, albo chcemy coś innego powiedzieć o tym zdaniu, że jest długie, złożone albo proste cokolwiek to wtedy mówimy w innym języku albo na innym poziomie języka ten język który służy do mówienia o języku nazywa tarski meta językiem język przedmiotowy służy do tego aby formułować wypowiedzi o świecie a meta język do tego aby formułować pewne Wypowiedzi o języku przedmiotowym. I tych poziomów nie należy nigdy ze sobą mieszać. Gdybyśmy zatem chcieli powiedzieć coś na temat meta języka, nie języka przedmiotowego, ale właśnie tego języka, w którym mówimy o języku przedmiotowym, tak przecież też mogłoby się zdarzyć, to wtedy potrzebujemy jeszcze wyższy poziom języka meta, meta język albo meta język drugiego rzędu. Gdybyśmy z kolei dla tego języka chcieli sformułować jakieś wypowiedzi, o tym języku, meta, meta języku, chcielibyśmy coś mówić, to musielibyśmy stworzyć meta język trzeciego rzędu. Meta, meta, meta język. I tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie można wypowiedzi na temat jakiegoś języka formułować w tym właśnie języku. To jest zabronione. Dla każdego języka. De prawdziwość i inne pojęcia semantyczne definiujemy w jego meta języku. I jeżeli będziemy przestrzegali tej reguły, to nie wygenerujemy nigdy paradoksów typu paradoksu kłamcy. Nigdy nie pojawią się zdania, które by jakoś samozwrotnie mówiły o sobie w taki czy inny sposób, że są zdaniami fałszywymi lub prawdziwymi. Jak widać zatem. Rozwiązanie Tarskiego to nie tyle może rozwiązanie, co raczej wskazanie źródła problemu i sposobu jego uniknięcia. Praca Tarskiego była jednak na tyle ważna i rewolucyjna, że przyczyniła się do powstania całej nowej gałęzi logiki formalnej, tak zwanej semantyki formalnej, która między innymi bada właśnie pojęcie prawdziwości. Praca Tarskiego okazała się też ważna dla filozofii języka i stała się klasycznym tekstem, do którego filozofowie odwołują się do dzisiaj. To, co tutaj powiedziałem, jest w najlepszym wypadku jedynie wprowadzeniem do teorii prawdy Tarskiego. Jeśli ktoś chce poznać tą teorię porządnie, to musi poświęcić jej dużo więcej czasu. Mam jednak nadzieję, że być może ktoś z Państwa zainteresował się nią na tyle, że podejmie trud dalszych studiów nad tą teorią i być może również nad innymi pomysłami członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Do czego serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo za uwagę. Mówił Piotr Lipski.